Panie trenerze, czwarty dzień obozu powoli mija. Jak trener ocenia zgrupowanie w Turcji? Czy zawodnicy realizują wszystkie założenia? Czy plan, harmonogram jest realizowany? Tak, przede wszystkim nie zmieniamy naszego planu przygotowań do pierwszego meczu ligowego. Jest bardzo pieczołowicie pilnowany i monitorowany poprzez treningi, poprzez nasz system GPS, także tutaj niczego nie zmieniamy. Zawodnicy mają tutaj bardzo mocne obciążenia. Już możliwe, że w bliższych dniach po prostu będziemy teraz, w najbliższych dniach będziemy tutaj zmieniać już te obciążenia, bardziej będziemy wchodzić w akcenty troszkę świeżości, troszkę szybkości i ci zawodnicy, którzy mają to właśnie te treningi po dwa razy w dzień, gdzie to odczuwałem na pewno, ale to przyniesie tak, miejmy nadzieję i wierzymy w to bardzo, że skutek w postaci dobrych i fizycznych wytrzymałości na 90 minut. Jesteśmy po sparingu z Sepsi. Jakby trener jeszcze mógł wrócić do tego meczu, bo też pojawiły się na tym meczu drobne urazy. Tak, dokładnie. Bardziej patrzyłem pod tym kątem tego meczu poprzez to, że w pierwszej połowie grali większość zawodników, którzy gdzieś będziemy obserwować w ekstraklasie i ta pierwsza połowa w naszym wykonaniu była zdecydowanie lepsza. W drugiej no, większość zawodników wystąpiło, można powiedzieć, młodych, czy też ci, którzy będą gdzieś tam walczyć o miejsce w zespole i tutaj jest dużo uwag, co muszą poprawić. To jest też bardzo ważne, żeby zobaczyli wszyscy, w którym miejscu jesteśmy. Jeżeli chodzi o urazy, tak, na pewno martwią, bo każdy uraz zawodnika, który jest, czy który po prostu się przytrafia, to no, nie jest nic dobrego. I tutaj na pewno też no, Filipek gdzieś dostał urazu i nie wiemy też, na jaki okres nam on wybędzie z treningów. Gdzieś tam Cichocki tak samo, też uraz jest tutaj. I no mówię, czekamy dalej na weryfikację, ile dni, czy też jaki okres wypadną z treningów, ale tutaj jesteśmy na pewno przygotowani też na taką ewentualność, jeżeli w tych pierwszych, czy tam w tych meczach nam nie pomogą. Czy w takim razie należy spodziewać się szybkich ruchów kadrowych? Czy szybkich, na pewno przemyślanych, które od dłuższego czasu były prowadzone i są prowadzone rozmowy tych zawodników, których od dłuższego czasu obserwujemy i możliwe, że już w najbliższych dniach kibice i wszyscy tutaj, którzy jesteśmy, doczekamy się następnych podpisów pod kontraktem z klubem naszym i w to wierzymy, bo zawsze od czasu tutaj, który jestem, pracujemy nad tym, żebyśmy mieli po dwóch zawodników na jedną pozycję, mniej więcej profilowo dobranych tak samo. Także jeżeli by tutaj Filipe w tych meczach ten uraz okazał się troszkę bardziej niekorzystny dla nas, tutaj jesteśmy przygotowani, bo już podpisał z nami zawodnik profilowo bardzo podobny do niego. Najbliżsi też są już w bardzo mocnych rozmowach zaawansowanych tutaj z nami, także jesteśmy na to przygotowani nie od dzisiaj. Sytuacja z Mateuszem Cichockim, który doznał urazu, też musi martwić. Czy w tej sytuacji klub również będzie chciał ściągnąć zawodnika do linii defensywnej? Tak, dokładnie, martwi. Też z tego powodu na pewno też pierwszy mecz opauzuje za kartki. My musimy mieć bardzo wyrównaną kadrę i przede wszystkim gotowych zawodników do gry. My tutaj też nie chcemy sprowadzać zawodników, którzy by trenowali przez miesiąc i dopiero gdzieś byli gotowi. Nie, tutaj chcemy i na pewno będziemy sprowadzać zawodników, którzy są w rytmie treningowym, w rytmie meczowym. Ci, którzy gdzieś tam w lidze grali i te ligi były rozgrywane prawie do końca roku, czy też teraz już zawodnicy są w rytmie meczowym i to z takimi rozmawiamy. Także tak jak powiedziałem, że miejmy nadzieję, że kibice już niedługo zobaczą nowych zawodników, a ja jako trener będę miał ich do dyspozycji. W ostatnim czasie pożegnaliśmy Mateusza Grzybka. Jakby coś więcej trener mógł na ten temat powiedzieć? Dokładnie. No na pewno szkoda z tego względu, że
Mateusz był ważną postacią w zespole i tutaj rywalizacja na pewno byłaby bardzo dobra między nim a Jakubikiem. Też musimy szybko zadziałać i też wzmocnić rywalizację na tej pozycji i uważam, że tak będzie, bo też monitorujemy tutaj bardzo mocno rynek. Wiadomo, że też rynek polski bardzo mocno też patrzymy i żeby sprowadzić polskich zawodników, rozmowy są prowadzone, ale nie zawsze, mówię, nam się udaje jakby osiągnąć porozumienie. To jest też priorytet dla nas, żeby tak było, ale czasami po prostu gdzieś tam zawodnicy przeciągają, czy chcą usłyszeć, czekać na może na inne warianty. My tego czasu nie mamy, musimy podejmować szybko decyzje i przede wszystkim brać zawodników, ci, którzy są gotowi i przede wszystkim tych zawodników, którzy chcą grać do Radomiaka. W ostatnim czasie transfery zawodników zagranicznych, to oznacza, że ci zawodnicy są dla klubu bardziej osiągalni niż zawodnicy z Polski? Tak jak powiedziałem, że każda opcja, która gdzieś jest tutaj Polska, jest rozważana z 2-3 razy i cały czas próbujemy i staramy się podpisać zawodników z Polski, ale no mówię, to nie jest takie łatwe, bo zawsze coś wychodzi i wydaje mi się, że nie tylko to jest nasz problem, a też problem innych zespołów, że ci polscy zawodnicy szukają też rozwiązań gdzieś za granicą, chcą wyjeżdżać z kraju i każdy marzy o jakiejś, nie wiem, karierze europejskiej, a my też mamy tutaj wspaniałe warunki do tego, żeby w naszym klubie się rozwijać. Także będziemy na pewno walczyć o polskich zawodników. Jeżeli nam się nie uda, mamy opcje takie, że zawodnicy, którzy do nas przyjdą, to będą tacy, którzy są głodni i chcą osiągnąć sukces tutaj u nas w zespole. Trenerze, po sprzedaniu Mauridesa, po odejściu Mauridesa do São Pauli, kibice oczekują na to, że klub zakontraktuje napastnika. Czy coś więcej na ten temat trener może już powiedzieć? Tak, mogę powiedzieć tak, że mogą raczej spać spokojnie, bo już niedługo przyjdzie ten napastnik, od którego duże oczekiwania są, a można powiedzieć, że już chcieliśmy go ściągnąć zdecydowanie wcześniej i te rozmowy były prowadzone, można powiedzieć, od pół roku, już pół roku temu chcieliśmy tego napastnika ściągnąć i możliwe finalnie uda nam się to zrobić w najbliższych dniach, bo to już jest bardzo blisko i to na pewno będzie jakoś bardzo duża dodana do tego naszego stylu, do tej naszej gry, którą chcemy grać, to będzie bardzo ważne ogniwo, także cieszę się z tego, że te rozmowy są już blisko zakończeniu i finalizacji, bo potrzebujemy już zawodników właśnie też na pozycji numer 9 na treningu w meczach kontrolnych, tak żeby jeszcze poznał zespół. I ostatnie pytanie, czy w związku z tym napastnika, o którym trener przed chwilą powiedział, jesteśmy w stanie zobaczyć już na sobotnim meczu z Botoszani? Wydaje mi się, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo to, że ten zawodnik już właśnie w meczu kontrolnym wystąpi i już z nami się będzie przygotowywał. Także wszystko teraz zależy tylko i wyłącznie od tego, żeby kluby, władze między sobą tutaj z zawodnikiem się porozumiały i moglibyśmy tutaj już go widzieć na treningu.